Patryk, czy przed rozpoczęciem tego sezonu wziąłbyś ten brąz w ciemno? Zaskoczyłam cię. Zaczynając rozgrywki, zawsze chcemy każdy mecz wygrać. Aczkolwiek myślę, że brązowy medal w tak mocnej lidze w tym sezonie to jest duże osiągnięcie i cieszymy się z niego. Nie zagrałeś z Markiem Badowskim, jak zapowiadałeś, że bardzo byś chciał dzisiaj to zrealizować, ale z kolei pokonałeś Miłosza Radzińskiego i mam takie wrażenie, że byłeś o 180 stopni innym zawodnikiem przy stole. Zgodzisz się? Możliwe, że tak. Musiałbym ten mecz obejrzeć sobie na spokojnie w domu. Dzisiaj duża szansa była wygrać ten pojedynek 3-0, ponieważ w pierwszym i drugim secie bardzo wysoko prowadziłem, więc po cichu liczyliśmy, że może się uda odwrócić te losy spotkania. Swój pojedynek wygrałem w stosunku 3-2. Jestem, można powiedzieć, że jestem zadowolony z gry. A co do Marka, to no Marek, powiedziałem mu przed meczem, na jakiej będę grał pozycji, i Marek po prostu uciekł. Stchórzył czyżby? Marek stchórzył, zdecydowanie tak. Dobrze, to powiedz jeszcze, jakie plany na kolejny sezon, czy możesz już zdradzić, gdzie będziesz grał za kilka miesięcy, bo 1 września już startuje nowy sezon. Wszyscy wiedzą, gdzie będę grał, ale tak na razie jeszcze nie mogę mówić tego oficjalnie, więc tego nie zdradzę. A jakie plany? Myślę, że kilka dni do tygodnia, jakiś odpoczynek i przygotowania do Igrzysk Paralimpijskich. Cel? Muszę pytać głośno? Powtórzysz? Cel? No chcę zaprezentować się jak najlepiej i wywalczyć tytuł mistrza paralimpijskiego. Po raz kolejny, po raz trzeci. Mam taką nadzieję. Trzymamy kciuki, dzięki. Dzięki.